Tomasz Kuryłowicz, kandydujący do Rady Powiatu z Raciborza, z miasta samego, jako radny powiatowy, ale reprezentujący Racibórz. Panie Tomaszu, dzisiaj była mowa o komunikacji, co prawda PKS-owskiej, ale w kontekście tego, co się stało w Raciborzu, czyli wprowadzenia w Raciborzu komunikacji darmowej miejskiej. Jak pan to ocenia? Czy pan zauważył w ogóle, że darmowe są w tej chwili bezbiletowe przejazdy? Powiem szczerze, no ja w większości jeżdżę gdzieś tam rowerem, więc no nie korzystam w tego mieście z komunikacji miejskiej, ale myślę, że jest to dobry pomysł. Wydaje mi się, że pomysł, który też jako powiat chcemy włączyć, czyli częściowo obniżone koszty komunikacji tutaj PKS-u, czy też dodatkowe kursy, też jest dobrym pomysłem. Nawet wydaje mi się, że lepszym niż sponsorowanie uczniom z wybitnym prawo jazdy, no bo nie ukrywajmy, to są jeszcze młode osoby, które no ledwo dostaną prawo do jazdy, to różnie tym bywa, szaleją i tak dalej, więc bardziej skupiłbym się na tym, żeby dać im darmowe, czy tam tańsze autobusy, niż dawać im te pieniądze na prawo jazdy, bo jednak jak ktoś sobie sam zapracuje na te prawo jazdy, to inaczej je też szanuje, niż jak dostanie od kogoś, że tak powiem, w gratisie. Mhm. Panie Tomaszu, wczoraj była konferencja dotycząca szpitala raciborskiego. Państwo promujecie lepszy szpital, taki przyjazny dzieciom przede wszystkim. Pan ma troje dzieci, z tego co kojarzę, i pan pewnie doświadczył tych sytuacji, które odbywają się na izbie przyjęć wcześniej, a teraz SOR-ze w Raciborzu, gdzie pomoc dzieciom no, nie jest udzielana, tylko jest odsyłany pacjent do innych ośrodków, najbliżej do Rybnika, a często też do innych ośrodków. Sprostujmy tylko, trzeciego dziecka nie mam, nic o tym przynajmniej nie wiem, mam dwójkę dzieci. No i tak, no kilka razy było tak, że no z dziećmi zamiast tutaj dostać pomoc, musiałem jechać do Rybnika czy do Wisławia. Nawet jak moje drugie dziecko się rodziło, no to nie było możliwości tutaj, trzeba było jechać do Rud Raciborskich, bo tu szpital no, nie był wyposażony w odpowiedni sprzęt. Bo sprzęt mamy w szpitalu, tylko nie mamy ludzi, którzy ten sprzęt potrafią obsługiwać. Więc to jest dla mnie taką gdzieś bolączką, że mamy szpital, ładny, duży, a nie możemy tak naprawdę z niego korzystać. Myślę, że to jest dobre rozwiązanie, żeby w szpitalu ten SOR bardziej skupił się w ogóle na dzieciach, na osobach starszych. Bo nawet, szczerze mówiąc, osoba starsza przyjeżdżająca na SOR czasami jest odsyłana do Rybnika. Po tej pomocy tutaj no, po prostu nie mogą udzielić. Czasami w błahych sprawach. Dzięki bardzo.